Cześć, dawno mnie nie było na kanale z wiadomych względów, ale tak, jest 24 czerwca 2023, roku pańskiego 2023 i jutro szykuję się na spływ kajakiem od miejscowości Grójec Wielki do jeziora Kursko. Będę płynął rzeką Obrą, nie będę sam, będę z moim siostrzeńcem Jasiem i z kolegą z Zielonej Tomkiem. Mamy do przepłynięcia, no z tego co tak zaraz pokażę tą mapę, myślę, że co najmniej 100 km, ale nie więcej niż 120, tak myślę, że między 100 a 110 km. Tak, rzeką Obrą, po drodze będzie kilka jezior, nazwy nie pamiętam, wezmę ze sobą mapę, nie ma to w zasadzie żadnego znaczenia. Jakie to nazwy, po co to pamiętać? No i co? Planuję to tak, planujemy, bo nie płynę sam, gdzieś na, bo to było tak spokojnie, nie żaden jakiś tam kurde hardcore wyścig, na cztery noce, no cztery nocki w lesie czy nad rzeką, gdzieś tam na polu, jak się zdarzy. Byle pogoda się nie popieprzyła, bo jak będzie deszcz, to będzie problem, zresztą zawsze jak jest deszcz, to jest problem. No ale mówię, 24 czerwca 2023, o, świętego Jana akurat. Chyba dzisiaj jest taki już ostatni, najdłuższy dzień w roku. Od jutra będzie się skracać. I co, chciałem zaprezentować, co ze sobą biorę. No, nic się nie zmieniło w tej kwestii. Jestem minimalistą. Biorę to, co niezbędne, bez żadnych jakichś takich cudów, janków technicznych. Ale może pokażę wpierw mapę. O co tu kaman? Tak, województwo lubuskie, stąd jestem i może wpierw pokażę ogólnie. Zaczynamy, zaraz, Grójec Wielki, tutaj i szybko palcem będę pokazywał, jak to leci. Jedno z większych, chyba największe po drodze jezioro Zbąszyńskie, cyk, 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 kierunek północ cały czas i później lekko na zachód, cały czas płyniemy, zaraz, żebym tu się coś... Nie, tu trochę pomyliłem. Jeszcze raz. Grójec Wielki, tak, 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 tak. Tutaj Obra cały czas. Płyniemy, płyniemy, dopływamy do Międzyrzecza. Tutaj jak widać ma troszeczkę mocno Obra meandruje. Zalew Bledzewski. I nie płyniemy dalej na północ, w stronę morza, tylko tu odbijamy mocno na południe. Jezioro Chycina, jezioro Długie i Kursko, tutaj cel. No, czyli odcinek całkiem spory, nie? Ogólnie jeszcze raz. Tak, 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 tak. I tutaj. Co ze sobą biorę? Sąsiad, kolega dał mi tutaj racje żywnościowe. Jakieś takie wojskowe, więc zobaczymy, jak to działa. Razy... O tak, razy dwa. O, kuchoneczki nie otworzyłem, więc pokażę, co ja tu ze sobą biorę. Bardzo fajny sprzęcik, chyba około 400, wiele lat temu kosztował. Na robienie... herbatki, zupki, czy tam cokolwiek ciepłego. Z takim malutkim, już pokazuję, palniczkiem. Bardzo fajna rzecz. Nie, w zasadzie to nic nie waży. Co to w ogóle jest? Ja nie pamiętam, jaka to jest firma. Zaraz, Optimus. Świetna, też mi kumpel kiedyś to polecił, bardzo dobre, naprawdę konstrukcja cepa, leciutkie, a jednocześnie bardzo jakościowe, mocne. No i tylko butla gazu, to jest na gwint, takie coś ze sobą biorę, to nie jest to nabijane, o wiele lepsze, bo tamto miałem do czynienia na Islandii z tym takim nabijanym i nie było to szczelne. Śpiwór, wiadomo, jakiś tam śpiwór, namiocik. No, jeżeli będzie piękna pogoda, takie właśnie moje wymarzone czyste niebo, to z pewnością pod gołym niebem te noce będą. Namiocik dwuosobowy, spokojnie się jakoś pomieścimy. Plecak fachowy, to od siostry prezent, już kilka lat temu dostałem, bardzo dobry. Co to w ogóle jest? V-Sport.
No, sprawdził mi się. Na Korsyce w nim byłem. Leciutki, jednocześnie bardzo mocny, jakościowy. Bo mam taki, nie pamiętam tej firmy, ale niemiecka firma. Plecak też jakościowy, ale ciężki sam w sobie. A to jak piórko. Świetnie. Jeszcze raz mówię. V-Sport. Wielkie dzięki dla siostry. Co tu jeszcze biorę na te cztery? No, gorące kubki. Sztuk. Zaraz policzymy. 2, 4, 6, 8 takich sztuk. Podkreślam, biorę to tylko i wyłącznie na siebie. Znam swoje możliwości żywieniowe, więc powinno mi to starczyć. Dlatego może to być zupełnie niewystarczające. 3 sztuki zupek chińskich. Ale co tu jest bardzo ważne? Kurde, gdzie ja to mam? A, jest. Znaczy bardzo ważne. Ktoś, kto oglądał wcześniej moje filmiki, to wie, o co to mam. Kiełbasa. No, no to jest, to się nazywa kiełbasa hiszpańska. W każdym razie to jest kiełbasa taka, że wytrzymuje wszelkie warunki, jeżeli chodzi o temperaturę wysoką. Ona się po prostu robi twarda i nie psuje się. Droga, bo chyba ponad, niewiele ponad 40 zł za kilogram. Takich sztuk biorę, pokazuję z bliska, z 10. A to jest jedna sztuka, można na pół, więc jak coś się tam dzieje w drodze niedobrego, to spokojnie taka jedna, takie pęto, co tu pokazuje, starczy na całą ziemię. Też w zależności od tego, kto ma jakie tam potrzeby żywieniowe. Co jeszcze? Kapelusik, wiadomo, fajnie się go namacza wodą, jak będzie słońce waliło, to długo schnie, jak jest namoczony, nie? No i moje bojówki. Bardzo długo się mam, od roku 2012, czyli 11 lat. No byłem w nich wszędzie, no kurde, tam gdzie jeździłem, to jeździłem. Naprawdę srogie warunki, trzymają się dalej, biorę je. Materiał ripstop, to Bundeswehra. No są już zajechane, ale wciąż się na dupie trzymają, więc warto wykorzystać. No i co jeszcze? Aha! Płyny odkażające to je zawsze ze sobą biorę, bo to nie wiadomo, co się wydarzy w drodze, rany, wiadomo, to też. No i co? I to tyle. Myślę, że uda nam się w te cztery dni spłynąć, tyle mam czasu. Jeżeli to jest, no jak tak liczę, ponad niewiele, no tak około 110 km, no to trzeba będzie dziennie, no można sobie policzyć. Co najmniej 25 km, nie? Robić. No ale mówię, to są teraz najdłuższe dni, więc jeżeli wstaje się o świcie, powiedzmy między 5 a 7 rano, to można, no, 5 a 7 rano to jest 10 godzin, no około 20 godzin płynąć na spokojnie. No, przesadziłem, może nie, 15 godzin płynąć, więc luzik. Co tu jeszcze? No i będę, aha, i zabieram ze sobą to właśnie, na co się teraz nagrywa ten filmik, to jest GoPro 9, to zabieram, no i mój stary taki aparat, tak, zaraz pokażę, albo niepotrzebny, w każdym razie Canon na baterie paluszki, akumulatorki, mam 3 takie zestawy, po 4 baterie, więc to spokojnie starczy na 2 tygodnie jak nic, no ale będę najbardziej nagrywał na GoPro, do tego powerbank, żeby to GoPro ładować. Pierwszy raz chyba jadę na wyprawę z GoPro. Nigdy wcześniej nie miałem okazji. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Miałem ze sobą też wziąć drona, ale nie wezmę, bo no nie umiem za bardzo nim latać. Srogie warunki, to jest sprzęt kurewsko, za przeproszeniem, delikatny. Trochę to kosztowało, nie chcę tego zniszczyć i nie wezmę. Jak będę bardziej jakby wprawiony w obsłudze drona, to go zabiorę. Teraz po prostu tym odcinkiem Obry nigdy nie płynąłem, Obrą chyba szedłem tylko wzdłuż Obry, nigdy nie płynąłem tą rzeką, szczególnie właśnie od tego Grójca Wielkiego, w ogóle nie znam tych okolic, z kajaka czy tam z jakiego, czy z pontonu, więc nie będę brał drona, bo zepsuję innym razem. No co, no i tyle, jutro o 9 rano wyruszamy, ja, znajomy Tomek, siostrzeniec Jasiu i tyle, co tam nagram z wyprawy, na pewno wrzucę i pokażę. Pozdrawiam, cześć.